Nisza gier strategicznych nigdy nie była duża. Wychodzi sporo tytułów, jednak ciężko znaleźć ten idealnie pasujący. Ja dla siebie znalazłem. To właśnie Humankind. Ale w sumie, czemu ta gra nie jest tak popularna, jakby się wydawało? Humankind to gra wzorowana na serii Sid Meier's Civilization. W Humankind gracz tworzy własną cywilizację, dobierając elementy z wielu historycznych kultur, a następnie musi ją poprowadzić przez kolejne epoki. Od starożytności po czasy współczesne. I z tego co wiadomo, budżet gry był spory, feedback odbiorców także, no i oczekiwania. Tak, te oczekiwania były naprawdę duże i mimo, że Humankind to moim zdaniem bardzo dobra gra, czy oby na pewno spełniła te oczekiwania? Gra jest strategią turową, tak jak cywilizacja. Na początku zaczynamy jako zwykłe plemię nomadów, zbieramy żywność, odkrywamy mapę oraz szukamy sławy i chwały. I ta sława oczywiście jest tu najważniejsza, ponieważ będziemy potrzebować jej bardzo dużo, aby wygrać grę. Tak, bez znaczenia są wasze wielkie podboje i imperialne zapędy. Wygrywa ten gracz, który zdobędzie najwięcej sławy. Przez grę przechodzimy z epoki do epoki i tak też świetnie gra się biegając z dzidą i zabijając mamuty i jelenie, jak i tworzy rycerstwo czy atomowe elektrownie, bo do przejścia mamy 6 epok, w której każda coś wam zaproponuje. Chcąc, by nasze państwo się rozwijało, musimy zakładać nowe miasta. W tym celu podbijamy całe regiony, tworząc na nich posterunki, które następnie możemy ulepszyć do poziomu metropolii. Ogólnie musimy się rozwijać pod względem przemysłowym, naukowym i militarnym. Mamy też do ustalenia prawa, religię i strefy wpływów. Zawieramy sojusze oraz walczymy w krwawych wojnach. Gra jest fajnie rozbudowana dzięki możliwości wyboru różnych nacji, w zależności od epoki, czy to Egipcjanie, Rzymianie, Bizantyjczycy, czy kraje azjatyckie. Możemy rozwijać się jedną cywilizacją do końca epok, albo przejmować najlepsze perki każdej epoki i każdej nacji. Tego w Cywilizacji 6 nie ma, bo musimy wybrać jedną nację i grać ją do końca. Ale czy jest to taka wielka różnica, skoro w Humankind można zrobić to samo? Ponoć dla wielu wybór ma znaczenie, więc możecie ocenić sami. Nie będziemy zagłębiać się w szczegóły gry, ale ma wiele możliwości, jak budowanie cudów świata, które dają punkty sławy. Sam grałem kilka razy i każdy run cywilizacji ponad 300 tur, co może się wydawać dużą liczbą, jednak gra jest tak ciekawa, że czas leci bardzo szybko, zresztą tak jak i w cywilizacji. Skoro brzmi to wszystko tak dobrze, to co się stało? Cóż, 17 sierpnia, kiedy to Amplitude Studios wydało grę na Steam, pojawiło się wiele opinii i to naprawdę różnych opinii. Bo możecie sami zauważyć trend, że wiele gier wychodzi niedokończonych albo wręcz innych niż to, czego spodziewali się fani, a nawet sami twórcy. Mam tu na myśli The Settlers New Alliance, ale film o tym zrobił już Damian, a tu możecie kliknąć, żeby go obejrzeć. Wracając do Humankind. Gra sprzedawała się dobrze, a w szczycie w sierpniu osiągnęła ponad 55 tysięcy graczy, czym pobiła cywilizację numer 6. Kolejne miesiące już tak dobre i ciekawe nie były, bo ilość graczy dramatycznie zaczęła spadać i tak z miesiąca na miesiąc gra straciła kolejno 60, a potem 70% graczy, gdzie z 50 tysięcy zostało coś około 25 tysięcy, a potem niecałe 2,5 tysiąca. A więc dlaczego gra ma aktualnie niecałe 900 graczy online? Cóż, trudno powiedzieć komuś, kto naprawdę lubi tą grę i bawi się w niej dobrze. Mam tu na myśli siebie. Jednak wydaje mi się, że po kilku grach naprawdę ciężko znaleźć powody, by grać dalej. Wiadomo, można spróbować zagrać każdą cywilizacją, czy na różne sposoby, ale przy ilości wydawanych gier naprawdę trzeba się postarać. Ja osobiście w Humankind po raz pierwszy zagrałem tydzień temu i bawiłem się świetnie. Nie zważając na wzniosłe porównania między Cywilizacją 6, statystykami na Stream Charts i tak dalej. Jednak oczywistym jest to, że niektóre cywilizacje są zbyt OP, inne zbyt agresywne, a sama gra po prostu urosła do bańki oczekiwań na nie wiadomo co. Religia tak naprawdę wiele w grze nie zmienia, a dobrze wiemy, jak wielki wpływ na społeczeństwa posiada. Mapa wydaje się pustawa, a ja sam ostatnio utknąłem zajmując się gospodarką i nauką, totalnie nie bacząc na armię, bo przez 250 kolejek po prostu nikt mnie nawet nie obraził, a co dopiero naruszyć granice czy wypowiedzieć wojnę. Z kolei w innej rozgrywce po rozbudowie zaraz zostałem najechany przez inną cywilizację. Cywilizacja 6 pod tym względem jest nieco bardziej zbalansowana i nastawiona na walkę. Jednym słowem, gra po prostu była na tyle napompowana, że bańka zwyczajnie pękła. Dajcie znać, czy graliście w Humankind, czy wolicie Cywilizację 6, a może jesteście fanami The Settlers. Trzymajcie się!